Cześć! W dzisiejszym odcinku dowiesz się, czym jest perwersja narcystyczna. Opowiem o tym, w jaki sposób się ona objawia i jak uwolnić się od wpływu perwersyjnego narcyza. Ktoś, kto choć raz doświadczył miłości, wie, że temu uczuciu towarzyszą nie tylko chwile uniesienia, ale też strach przed porzuceniem. I właśnie porzucenia najbardziej obawia się perwersyjny narcyz. Nie zniósłby zdrady, ani tego, że ktoś go wyprowadził w pole. Panicznie boi się porażki i samotności. Dlatego to on jako pierwszy zrywa znajomość. Mówiłem już o tym mechanizmie w innych filmikach o narcyzie. Znajdziecie je w playliście Narcyz, Psychopata, Manipulacja. Perwersja narcyza nie dotyczy jedynie jego sfery seksualnej, ale odnosi się także do relacji z innymi. We freudowskiej koncepcji dzieci jako perwersyjnych polimorfów perwersja stanowiła szereg kompromisów, dzięki którym broniły się one przed podstawowymi lękami, takimi jak lęk przed separacją, lęk przed kastracją, lęk przed wykluczeniem i lęk związany z poczuciem niższości. Oczywiście od czasów Freuda ten temat został mocno rozwinięty. Koncepcja narcyzmu perwersyjnego, czyli zaburzenia na granicy neurozy i psychozy, dotyczy głównie aspektu relacji. W tym przypadku perwersja polega na tym, że jeden z partnerów nie uznaje odrębności drugiego. Po prostu nie traktuje go jako odrębnego bytu. Osoby perwersyjne mają wyjątkowy talent do oczarowywania innych. Narcyz potrafi intrygować i jest wyjątkowo zdolnym uwodzicielem. Nie brakuje mu też inwencji, szczególnie jeżeli chodzi o strategię działania. Jego celem jest uzyskanie władzy nad swoją ofiarą. Chce ją sobie całkowicie podporządkować i uprzedmiotowić. Jego scenariusz działania jest zawsze taki sam. Uwodzi swoje ofiary do skutku. Potrafi tak oczarować drugą osobę, że ta jest w stanie zrobić dla niego dosłownie wszystko. Jego zabiegi sprawiają, że ofiara czuje się kimś wyjątkowym. Dzięki niemu przeżywa niezapomniane chwile, doznaje emocji, których wcześniej nie znała. Czarujący manipulator wie, jak wzbudzić w niej zachwyt i pożądanie. Sielanka nie trwa jednak zbyt długo. Narcyz szybko odkryje swoje prawdziwe oblicze. Narcyz nie ufa swojej ofierze. Tak naprawdę nie ufa on nikomu. Nie dopuszcza do siebie myśli, że mógłby być zależnym od kogoś. To wymagałoby rozliczenia się z przeszłością, a dokładnie z opuszczeniem, którego doświadczył w dzieciństwie. Z tego powodu narcyz nie potrafi stworzyć stabilnej i zdrowej relacji. Raz jest czuły, innym razem oziębły. Widać jak na dłoni, że jest niestabilny emocjonalnie. Tak naprawdę nie szuka on miłości. Szuka jedynie kogoś, kto pomoże mu wypełnić wewnętrzną pustkę. Potrzebuje wiernego adoratora, kogoś, kto będzie go bezgranicznie wielbił. Dzięki temu poczuje się dowartościowany i wzmocni obraz siebie. Narcyz pozostaje zakochany tylko do momentu, w którym jest w stanie zaspokajać swoje potrzeby, szukając potwierdzenia swojej wartości. Perwersyjny narcyz ma negatywny obraz relacji i dla ofiary pozostaje tylko jedyna droga ratunku. Musi ona zawalczyć o siebie, o swoje wartości i swoje życie. Człowiek, który żyje w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami, jest autentyczny i wolny. Nie odczuwa potrzeby, by kontrolować życie innych. Natomiast typ perwersyjny uwielbia dominować i manipulować innymi, ponieważ w ten sposób kompensuje swoje wewnętrzne braki. Poczucie władzy i kontroli pozwala mu przezwyciężyć kompleks niższości i wszystkie lęki, o których mówiłem wcześniej. Ofiara uwodzona przez narcyza odczuwa niepokój i czuje się zagubiona jak dziecko we mgle. Nie wie, jak sobie poradzić z tymi uczuciami. Jest totalnie zdezorientowana. Wynika to z tego, że nie uświadomiła sobie jeszcze swoich najważniejszych pragnień. I narcyz właśnie na tym żeruje. Ma on niebywałą zdolność oczarowywania. Potrafi sprawić, że ofiara odda mu się bez reszty. Ofiara zatraci się w uczuciu i będzie ślepo go wielbić, przez co zatraci swój instynkt samozachowawczy. Będzie przekonana, że za uczucia, które nią targają, jest odpowiedzialny uwodziciel. Nie wie, że tak naprawdę jej pragnienia wynikają z nieświadomych procesów, których dopóki nie pozna, dopóty pozostanie zniewolona. Bez uświadomienia sobie, jakie pragnienia nami rządzą i skąd bierze się ich źródło, pozostaniemy bezwolnym narzędziem w rękach manipulatora. Nie zrozumiemy też, dlaczego wybieramy właśnie takich partnerów. Ofiara nieświadomie wybiera narcyza perwersyjnego. Są ściśle określone kryteria,
za pomocą których nieświadomie dokonujemy takich, a nie innych wyborów w naszym życiu uczuciowym. Warto je sobie uświadomić i poznać po to, żeby nie wpadać non-stop w pułapkę toksycznych relacji. Narcyz, a szczególnie ten perwersyjny, potrafi tak oczarować swoją ofiarę, że ta nie wyobraża sobie życia bez niego. Wydaje jej się, że dzięki niemu w końcu wypełnia wewnętrzną pustkę. Innymi słowy, narcyz dostarcza swojej ofierze pożywkę uczuciową, której ona tak bardzo potrzebuje. I rzeczywiście, w początkowej fazie związku ofiara czuje się w pełni zaspokojona. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że moc zauroczenia wypływa z głębiej nieświadomości. Dlatego tak ważne jest, aby ofiara poznała swoje potrzeby. A to może nastąpić tylko poprzez wnikliwą autoanalizę i pogłębienie samoświadomości. Musimy też odkryć swoją prawdziwą pasję w życiu, a nie tę iluzoryczną. Jest na to sposób. Wiecie jaki? Prawdziwa pasja musi iść w parze z szacunkiem do samego siebie. Prawdziwa pasja nie ma bowiem nic wspólnego z destrukcyjną fantazją, która powoduje, że oddalamy się od samych siebie. Zapraszam Cię na konsultację. Aby umówić się na pierwszą rozmowę, wypełnij formularz na mojej stronie internetowej. Link znajduje się w opisie filmu. Znajdziesz tam również inne materiały, które pomogą Ci w rozwoju osobistym. Jeśli spodobał Ci się mój filmik, to zostaw komentarz i kciuka w górę. Dziękuję.